Grupa Jurajska GOPR działa od ponad 20 lat na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Naszą centralę, główną siedzibę mamy w Podlesicach. Jedną mamy tutaj w Dolinie Będkowskiej, w Dolinkach Podkrakowskich. Obecnie bardzo popularna jest wspinaczka sportowa, wspinaczka skałkowa. Niestety wypadki, jakie się zdarzają u nas na Jurze, związane są z tym, że osoby wcześniej nie przeszły odpowiedniego kursu skałkowego, nie są odpowiednio przygotowane. To bardzo ważne jest to, żeby patrzeć, gdzie stawiamy te nasze kroki. Wapień jest bardzo specyficzną skałą, która ulega wietrzeniu fizycznemu i chemicznemu i po prostu ona się rozpuszcza i może pękać i z fragmentami skały możemy nawet odpaść. Taką wspinaczkę skałkową, kiedy mamy już te umiejętności, bardzo ważne jest to, żeby w odpowiednim czasie sobie zaplanować to wspinanie w odpowiednich warunkach atmosferycznych, zadbać o nasze bezpieczeństwo, zawsze zawiązać węzeł na końcu liny. Mamy połowę lipca, ilość interwencji, którą już mamy na tą chwilę, jest wyższa niż w tamtym roku. Wynosi ona około 100 i ten sezon zapowiada się dość pracowicie. Wypadki, interwencje, w których my pomagamy, no to są wypadki z udziałem wspinaczy. Te poważniejsze to wypadki jaskiniowe i również wypadki rowerowe. To są takie główne, z którymi mamy do czynienia na co dzień w naszej działalności w Grupie Jurajskiej GOPR. Pamiętajmy, najważniejsze wrócić.